Siemaneczko, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z gameplaya z Clash'a Jedynki. Zbliżamy się wielkimi krokami na samą górę, do ostatniego bossa. Przed nami level Jaws of Darkness. Brzmi strasznie, zobaczymy czy jest to też ciężki poziom. Bo już w tym momencie nic nie pamiętam. Raz przechodziłem grę i już nic nie pamiętam. Dobra, to jest... jeden z tych cięższych chyba. Dobra, zobaczymy. Bardzo dobrze, lubię wyzwania. Fik, fik, fik. Dużo skakania będzie na tym poziomie, już widzę, ale nawet nie jest najgorzej, fajnie. Dobra, ile mamy w ogóle żyć? Mamy 6 żyć teraz i maskę. No dobra, może wystarczy, bo jest to całkowity progres, nic nie wiem o tym levelu. Zobaczymy, czy mnie czymś może zaskoczy. Na razie wygląda bardzo niewinnie. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, że już skończyły się te ostatnie mroźne dni. Z tego co wiem, już teraz temperatura ma wrócić do normy i można sobie pobiegać. Polecam. Albo chociaż zrobić sobie spacerek. Ostatnio robiłem taki dłuższy spacer 6-kilometrowy. Zajęło mi to godzinę, więc nawet nie tak źle. Ale powiem wam, że polecam wyjść z domu czasami nawet chociażby... wiadomo, że pojedynczo, sam spacer czy bieganie bez kontaktu z żadnymi ludźmi, bez kontaktu z, nie wiem, jakimiś ławkami albo sklepami raczej nie powinien być jakiś taki niebezpieczny. Nie wiem, może ja zbyt lekko do tego podchodzę, ale kurde, od razu jest lepiej po bieganiu, mówię wam. Człowiek czuje się taki bardziej ożywiony, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo potrzebujemy czasami ruchu, żeby się troszeczkę tak odmulić, nie? Przynajmniej ja na pewno potrzebuję. Wtedy od razu jestem taki bardziej rzeźki. Od razu lepiej gram. Co zresztą w tym momencie udowadniam. Dobrze. Okej. A wy co robicie w ogóle? Co robicie tak jak gadam to napiję się kawy. Co robicie w ogóle teraz jak jest ta pandemia? Czy siedzicie cały czas w domu? Czy ktoś z was musi pracować może? Czy uczycie się? Bo widzę, że teraz szkoły prowadzą te online kursy, znaczy nie online kursy, tylko po prostu szkołę przez online, jakoś przez Skype'a czy przez jakiś inny komunikator, nie? Z tego co słyszałem, ja już mam dawno za sobą, studia też już po, także nie wiem jak to wygląda, jestem strasznie ciekawy. O Jezus, co ja zrobiłem? Jeżeli ktoś ma z was szkołę, to powiedzcie mi, czy jak często macie lekcje, o których godzinach i tak dalej, jestem ciekawy jak to teraz wygląda. Bo to mega świeża sprawa jest, nie? Strasznie mnie to ciekawi, jak mogą podporządkować system pod jakieś komunikatory głosowe w tym momencie, bo to musi być nie... strasznie szybko musieli to wszystko poustawiać. Dobra. Troszeczkę skupienia. Okej. Idziemy dalej. Skoczył z dziury, skurczybyk. A, myślałem, że za wcześnie skoczyłem, ale by było. Nie, a tam już jest koniec poziomu. Szkoda. Dobra.
To jest blisko i tak, to nie ma znaczenia. Kurde. Zaczynamy, daj fiestę. O Jezus Maria. Najczęściej właśnie ginę w takich sytuacjach, kiedy już doszedłem do jakiegoś punktu na mapie i muszę odzyskać. Muszę wrócić do miejsca, w którym byłem. I wtedy chcę to zrobić jak najszybciej i wtedy popełniam jak najwięcej błędów po drodze. I w taki sposób właśnie ginę. I tracę wszystkie życia. Dobra. Nice, nice, nice. Teraz bez podpałów, bo nie chcę tu zginąć. Jak to działa? Okej. Okej. Nice. Dobrze, dobrze poszło. No, jestem w szoku, że tak szybko. Bardzo fajnie. Ostatnio mój widz mi powiedział, że mogę przyspieszyć to, trzymając X, a w moim przypadku to naprawdę zaoszczędzam bardzo dużo czasu. Sami widzicie, chyba na rekord poszedłem teraz. Dobra, jedziemy sobie dalej z drugim levelkiem. Co tu mamy? Castle Machinery. Uuu, już jesteśmy naprawdę blisko końca gry. Raz, dwa, trzy, cztery... Czterech bossów, czy pięciu, cztery levele, albo pięć leveli. Tak dziwnie to pokazane jest. Dobra, jedziemy. Fajnie. Ja to myślałem, że... Nie myślałem, sorry. Myślałem, że... O, niezły bait, podoba mi się to. Jak... lubię jak to... jak gra nas tak baituje, że jesteśmy bardzo blisko wyjścia, a tak naprawdę bardzo daleko. W World of Warcraft dungeony były tak skonstruowane. I to podobno strasznie działa na psychikę gracza. I polepsza doświadczenia. Nie wiem, czy te da się jakoś w jakikolwiek sposób pokonać, czy trzeba ich unikać, bo one mają te ostrza niby po boku, ale... I dlatego wydawać by się mogło, że wystarczy skoczyć albo od dołu je trzasnąć. Ale chyba raz czy dwa próbowałem skoczyć i też zginąłem. Więc ja już nie ryzykuję. I po prostu staram się tych typeczków unikać. U, jaki fart! Wszedłem, zmieściłem się tam na jednym pikselu. Nieźle, nieźle. Hoppa! Dobra. Okej. Idziemy jak burza. Póki co. No tu jest ten podchwytliwy. O! Przytuliłem się do tej rury prawie. No, no to nawet przyjemnie idzie, nawet nie jest takie najtrudniejsze. Teraz do przodu, tak? Mhm. Troszkę skupienia i po sprawie. Dobra, fajnie. Dwie maski. Dużo życia. Nie jest najgorzej. Kurde. Zawsze mam taki problem z tą parą. A to jest jeszcze i tak proste. Teraz chwila, muszę obczaić jak to działa. Okej. Skaczemy chyba. I checkpoint. Nice, nice. Podoba mi się, że na tej mapie jest dużo checkpointów. A nie tak jak na tym levelu, który robiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, który wyglądał jak Stormy Ascent. Tam były tylko dwa checkpointy, a strasznie długa mapa. Nienawidzę tego i wtedy się mega spinam. A jak jest dużo checkpointów, no to wiadomo, że można popełniać więcej błędów, nie? Nie, nieważne. Jabłka. Chyba skaczemy jeszcze raz. Dobra. Tutaj uwaga, tu trap.
wybiłoby mnie na czerwone rury. I co tutaj mamy ciekawego? Okej. Mi sympatycznie. Kolejny checkpoint. Fajnie, fajnie. Dobra. Ciekawe. Ale ja nie będę ryzykował. To nie jest na mój skill. To nie jest na... To jest strasznie trudne. Masakra. To jakiś mistrz skoków by się tu przydał. Nie, nie, nie. Albo w tym momencie, gdybym grał z kolegą, to ja oddał mu pada. I on by to zrobił i byśmy mieli więcej żyć, spoko. Ale ja sam nie bawię się w takie rzeczy. No to on straciłby więcej żyć, niż bym zyskał. Kolejna platforma. A taki coś teraz, dobra. Widzę ich cienie, więc luz. Dobra. To wygląda na coś grubego. Jak to w ogóle działa? Tutaj jest... Jezu. Ciężka sprawa. Dobrze, że mam maskę, to chyba przejdę przez na pałę po prostu. Trudno. Zacznę tu. No. Dobra. Oj, to będzie cięższe. To jeszcze nie koniec. Teraz jest koniec. Easy. A może nie tak bardzo, ale fajnie, dobrze poszło, dobrze poszło. Nawet nie było najgorzej. Continue. Dobra. Teraz wychodzimy chyba na szczyt już powolutku. Dr. Nitrous Brio. Nieźle. Nieźle, nieźle. No to on został i Cortex, tak? Dwóch bossów pod rząd? Chyba tak. Tutaj pamiętam coś, żeby skakać na gluty, on się potem przemieni, ale... Od razu można... Aha, dobra. Na nie można skoczyć od razu. Albo złapać je w locie i przyspieszymy walkę, z tego co pamiętam, tak jest. Okej, fioletowych unikamy, zielone tworzą slajmy. Teraz na niego skoczę. Dobra, został tylko jeden. No tak, gdybym nie skoczył i tam to dwóch naraz by mnie trzaskało, a teraz będzie trzech, także muszę tutaj szybko zareagować, zobaczymy. Okej. I teraz trzy slajmy pod rząd, jedziemy. Oj. Totalnie nie ogarnąłem, dobra. Można skoczyć w locie, nie? No, można skoczyć w locie, więc w sumie może bym poczekał. Może bym poczekał, aż on... Będę stał w miejscu i poczekam, aż on będzie chciał na mnie skoczyć, nie? O, właśnie w taki sposób. Trochę ryzykowne, ale wydaje mi się, że pewniejsze niż... O! Kurde. Zagadałem się, dobra. Unikać fioletowych. Jeszcze raz. Jeden to pikuś, od razu przyspieszamy. W ogóle oni są strasznie podobni do siebie. Cortex z tym Nitrousem Brio. Mają tak samo wielkie głowy. Myślałem na początku, że to jest jakaś... Dobra, tak to będę robił. Myślałem, że na początku, że najpierw był Nitrous Brio, a potem on się przemienił w Cortexa, ale chyba to są dwie osobne postacie, więc... Nie, nie. Ale mają strasznie podobne... Strasznie są podobni do siebie. O, teraz mam przesrane. Przesrane! Dobra, idziemy. 2, 3. Uff. Dobra, uniknąłem. I jeszcze jeden slajmik. Teraz się odpalił dopiero nieźle. Z tymi fioletowymi. I teraz trzeba będzie mu wskakiwać na łeb. Pamiętam to. Z tego. Tak, tak.
Teraz tutaj. Kurde. Chyba bliżej powinien podejść. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Czyli tutaj są tylko trzy fazy ze slajmami. Najpierw jest jeden, potem dwa, potem trzy i koniec. Potem wlewa w siebie te płyny. I mamy tego coś a la Hulka, nie? Dobra, poczekam, już niech się wyskacze. Okej. I mamy potem coś a la Hulka i muszę wskakiwać mu na łeb. Poczekać, aż podejdzie blisko, tylko też się bałem wtedy. Że jak podejdzie za blisko, to mnie po prostu zmiażdży, nie? Kurde. Dobra, przynajmniej jednego wyeliminowałem. Dwa. Trzy. Nara. Dobra. Czekam na Hulka. I jedziemy. Dobrze, że tam ma tylko trzy życie. O kurde, jeszcze zapomniałem. Uśpił... Jezu. Uśpił moją czujność totalnie. Zapomniałem, jeszcze rzuca potem 5 razy tymi miksturami. Dobra. No tak, on najpierw rzuca slime'a, potem mikstury. Slime, mikstura, slime, mikstury i dopiero potem Hulk. Dobrze. Wszystko wiem. Okej. Okay. Zero żyć, ale tu życia nie grają roli w ogóle, bo i tak zawsze się walka resetuje, więc luz. No. Nie mogę usypiać swojej czujności, bo myślę, że jest koniec fazy, a tutaj on zaczyna rzucać tymi miksturami, więc teraz znowu dowaliłem. Nie wyeliminowałem ani jednego. Kurde, wlazłem jeszcze. Dobra. Retry i jedziemy dalej. Ale fajna jest ta walka, podoba mi się. Podoba mi się, fajna. Taka ciekawa. Teraz będzie mikstura. Easy. Dwa slajmy. Jednego od razu trzaskam. Drugiego też. Tak wyszło. Nie, jednak nie chcę ryzykować i teraz mikstury będą rzucać. Rzucane. Nie chcę ryzykować, nie będę łapał tych slajmów w locie. Po prostu pierwszego zabiję od razu. I z dwoma będę się tutaj bawił. Jezu. Znowu wlazłem przypadkowo w jednego, no. Dobra, mikstura. To teraz nie będę po prostu chciał zeskakiwać z jednego na drugi, tylko po prostu na jednego wskoczę, odskoczę na bok, wyceluję znowu i dopiero wtedy, żeby nie ryzykować. Tutaj na spokojnie. I teraz trzy mikstury, potem trzy slajmy. Pierwszego slajma likwiduję od razu. Dobra, dawaj tego slajma. Pierwszy slajm od razu, z dwoma się bawię. Raz. Dwa. Dobrze. Pięć mikstur teraz. Nie mogę usypiać swojej czujności. Teraz będzie rzucał 5 miksturami. 4, 5, 6. Czy 6 nawet? Dobra, 6. I teraz będzie Hulk. Dobra, dawaj kamień. Okej. Jeszcze 2 razy. Dobrze. Nie spieprz tego. Dobrze. Nara. To było dobre. Dobra walka. Podoba mi się. Coś fajnego. Co teraz będziemy mieli? The Lab. Okej. Okay. To ja w takim... Co? The Lab? Insanity Beach? Stormy Ascent. A, to jest ten level tutaj. Stormy Ascent. Rozumiem. Aha, to są te...
to Insanity Beach. Okej, okay. Dobra, czyli mam raz, dwa i trzeci poziom. Dobra, na tym zakończę. Zabiliśmy Nitrous Brio, czyli sukces w sumie. Dużo przeszliśmy i kończymy tego gameplaya. Zbliżamy się do końca. Zobaczymy, jak pójdzie mi następnym razem i czy zabiję Cortexa. Także dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz więcej tego typu kontentu. Ewentualnie kontentu z Crash Team Racing. No i zostaw lajka, skomentuj, a ja chętnie sobie z tobą poklikam. Także dzięki za oglądanie, a my widzimy się w następnym gameplayu. Cześć!